W poprzednim filmie następującym problemem się zajmowaliśmy, mianowicie mieliśmy 10-kilogramowy blok na równi, nachylony pod kątem 30 stopni i zastanawialiśmy się, co się z tym blokiem będzie działo. I żeby się dowiedzieć, co się będzie działo, to siłę grawitacji działającą na taki blok rozbiliśmy sobie na dwie składowe, na składową prostopadłą do powierzchni równi i na składową równoległą. I doszliśmy do tego, że no tak rozumując bardzo intuicyjnie, z doświadczenia wiemy, że jak jakiś klocek leży na równi, no to nie przyspiesza prostopad. Do równi, nie, nie, nie wgłębia się w tą, tą równię, więc musi istnieć jakaś siła, i my wiemy, że jest to siła normalna siła reakcji podłoża, która nam równoważy właśnie tę składową prostopadłą siły, grawitacji, natomiast siła, która działa równolegle do równi, w zasadzie nie musi być przez nic równoważona i może być tak i często się dzieje tak, że po prostu pod wpływem tej siły klocek po równi się zsuwa. I policzyliśmy sobie przyspieszenie, z jakim się zsuwa, bo wyliczyliśmy sobie tutaj, mając 10-kilogramowy blok, policzyliśmy, że siła grawitacji ma wartość 98 N, no a przy nachyleniu 30 stopni, no to te składowe się wyrażają przez funkcje trygonometryczne tego kąta hmm, nachylenia no i wyszło nam, że że, że wartości tych sił, siły równoległej i yy, siły prostopadłej, tej składowej siły prostopadłej i składowej siły równoległej są następujące, no i z tego policzyliśmy przyspieszenie wzdłuż o równi, ale teraz chcielibyśmy rozważyć przypadek zupełnie inny, mianowicie taki, że klocek nie suwa się. Tylko po prostu spoczywa, leży sobie na równi. Wiemy z doświadczenia, że zdarzają się takie sytuacje, że coś jest na nachylonej powierzchni, ale nie zjeżdża, tylko po prostu się utrzymuje w spoczynku. Tutaj w poprzednim przykładzie sobie założyliśmy sobie powiedzieliśmy, że niech to będzie klotek zrobiony z lodu na równi zrobionej z lodu i wtedy rzeczywiście też intuicyjnie, tak wiemy z doświadczenia, że takie dwie powierzchnie się będą po sobie ślizgać, czyli taki klocek będzie sobie zjeżdżać. Natomiast powiedzmy sobie, że tym razem zarówno klocek, jak i równia są zrobione z drewna. I w takim przypadku może być tak, że klocek się nie będzie suwał, tylko będzie spoczywał. I zastanawiamy się, jakie warunki muszą być spełnione, żeby rzeczywiście, żeby rzeczywiście tak było. Tak, no tak jak już sobie powiedzieliśmy, doszliśmy do tego, że Skoro w kierunku prostopadłym do równi nic się nie dzieje, klocek spoczywa, nie wnika tutaj, nie wgłębia się w dół w równie, to ta siła prostopadła składowa siły grawitacji musi być przez coś równoważona i wiemy, że jest ona równoważona przez siłę normalną, czy też siłę reakcji podłoża, tego na którym klocek leży. To już wiemy, natomiast jeśli chcemy, żeby klocek w ogóle spoczywał, czyli w tym kierunku równoległym również się nie ruszał, no to musimy mieć również w kierunku tym równoległym jakąś siłę. Narysujmy ją sobie tak, która nie wiemy jaką, tajemniczą jakąś siłę, która nam również będzie równoważyć. Tę składową równoległą, tak? Czyli taki warunek. Klocek będzie spoczywać, jeśli w tym kierunku równoległym również siły się będą równoważyć. Tak, dzieje się tak w przyrodzie, bo nieraz widzimy, że na pochyłej powierzchni coś po prostu stoi, a nie zjeżdża. I teraz zastanówmy się, co to, ta, co to jest za siła ta tajemnicza tutaj pod tym znakiem zapytania. No z doświadczenia na pewno wiesz, czym się różni taka sytuacja, kiedy jest blok z lodu na równi z lodu. Od takiej sytuacji, kiedy jest blok z drewna na równi z drewna, prawda? Ten, ta sytuacja z lodem jest taka, że te dwie powierzchnie, powierzchnia klocka i powierzchnia równi się o siebie ślizgają, prawda? Jest ślisko, czyli nie ma tarcia, nic o siebie nie trze, tylko się ślizga. Natomiast w przypadku drewna, czy też gdyby ta powierzchnia powiedzmy równi, czy, czy, czy klocka była obklejona na przykład papierem ściernym, no to mielibyśmy tarcie. I dokładnie to jest to, to jest siła tarcia. Występująca między powierzchniami. Tutaj już kiedyś o tym mówiliśmy, że tak na mikroskopowym poziomie jest to coś, co wynika z oddziaływań między atomami tutaj na styku tych powierzchni, ale w to teraz nie będziemy się wgłębiać. No i teraz pytanie, ile w tym wypadku będzie wynosić ta siła tarcia? No mamy nasze równanie sumę. Tutaj teraz możemy sobie zapisać, że jest to ta siła, ta składowa siły grawitacji plus. Siła tarcia ma być równa 0, tak? No i siła tarcia charakteryzuje się tym, że zawsze jej zwrot jest, znaczy kierunek jest taki sam, a zwrot jest przeciwny do wektora przyspieszenia, które miałoby to nasze ciało, które badamy, gdyby nie było tarcia, tak? Czyli wyobrażamy sobie, że tutaj tego tarcia nie ma, wtedy kierunek przyspieszenia jest taki wzdłuż równi w dół. A teraz, jeśli wyobrażamy sobie, teraz, kiedy rozważamy przypadek, kiedy tarcie jest, to wiemy, że w takim razie jego kierunek musi być taki sam, czyli wzdłuż równi, natomiast zwrot musi być przeciwny, czyli, czyli wzdłuż równi w górę. Tak, ale to można też dojść do tego z równań. Zobaczmy. Tutaj mamy. Ta siła, jak pamiętamy, to jest, zresztą możemy sobie sprawdzić. To jest 49 N równolegle do równi w dół. Tak, czyli możemy sobie napisać tak, że mamy 49 N w dół, tak skrótowo sobie napiszmy, dodać siła tarcia to się równa 0, czyli siła tarcia to jest minus 49 N w dół, czyli plus 49 N w górę. Te oczywiście, te kierunki w dół i w górę to są wszystko wzdłuż równi oczywiście. Dobrze i takie tarcie, taka siła tarcia, która nam zapewnia spoczywanie klocka, dalej będziemy mówić o też takim, takim tarciu, który występuje, kiedy klocek zjeżdża, ale zjeżdża po prostu z mniejszym przyspieszeniem niż by zjeżdżał bez tarcia, ale takie tarcie, które zapewnia spoczywanie klocka, to jest tak zwane tarcie statyczne i teraz mając możliwość zbudowania sobie takiej równi z klockiem i tutaj z ustawienia jej tam w jakimś tam, pod jakimś tam kątem, i mając możliwość pomiaru sił, które tutaj występują, można takie tarcie statyczne sprawdzić i zmierzyć eksperymentalnie. W jaki sposób? No wyobraźmy sobie, że mamy taki spoczywający klocek, i teraz próbujemy go popychać jakąś tutaj mamy te dwie siły, które się równoważą. Próbujemy je popychać tutaj, popychać jakąś malutką siłą, jakąś małą siłą, nazwijmy sobie F małe, tak, w tym kierunku, w dół równi. I teraz możemy zdefiniować tak zwany współczynnik tarcia statycznego w taki sposób, że tutaj jak dostaniemy taką minimalną, pchamy, pchamy, pchamy z coraz malutką, ale coraz większą siłą i dojdziemy do takiej siły, która nam pozwala zepchnąć ten klocek, sprawić, że on zacznie się suwać, i tę siłę, wartość tej siły sobie zanotujemy, to wtedy nasz współczynnik tarcia statycznego definiujemy w taki sposób, że tutaj mamy... Tę siłę grawitacji, która nam normalnie by ściągała klocek w dół. Tak, wartości notujemy dodać tę malutką siłę, która nam wystarcza do zepchnięcia, i to podzielone przez. Wartość tej siły normalnej, czyli podzielonej przez to, jak bardzo klocek naciska na równie, czy też jak bardzo równia oddziałuje w tym kierunku prostopadłym na klocek. Taka jest definicja. W przypadku naszego przykładu niech powiedzmy to F małe ma wartość 1 newtona. Zmierzyliśmy, że wystarczy popchnąć. Tutaj siłą 1 N, żeby nasz klocek zaczął zjeżdżać, to wówczas tutaj mamy 49 plus 1 to jest 50 N, podzielone przez wartość siły normalnej, która wynosi w tym wypadku 49 pierwiastków z 3 N, i okazuje się, że wówczas w tym wypadku taki współczynnik tarcia statycznego wynosi około 0,59. Tak, jest jeszcze tarcie kinetyczne, tak jak już mówiłam, takie tarcie, które występuje, kiedy powiedzmy klocek się suwa jest w ruchu. I zazwyczaj dla większości powierzchni, to tarcie statyczne współczynnik tarcia statycznego i kinetycznego jest. W nie, nie różnią się zauważalnie, chociaż są wyjątkowe takie powierzchnie, gdzie ta różnica jest istotna. Jeszcze będziemy dalej o tym mówić. Do usłyszenia.